Czy skaczesz? O, skacz! Joszelka leci! Lapa! Masz śmieszny kapturek taki. Śmieszne to wyglądało. Śmieszna to twoja para lotnia, wiesz? Dzień dobry, cześć, czołem witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł. Uważaj! A dzisiaj ze mną jest Jerona! Jest zombiak! Zombiak jest! Dobra. Jest ze mną oczywiście Joszelka, narzeczona kabanosik. Czemu za każdym razem tak mówisz? I jeszcze dodatkowo w opisie mnie dajesz tak. Tak. Widziałam, rozwinięty tak opis. Ej, zobaczcie w ogóle, Joszelka, nie wiedziałam, że ty byłaś popularna. To znaczy? No, że byłaś na reklamach autobusów nawet. Ja, to chyba ty jesteś. Zdecydowanie bardziej. Joszelka, nie! Coś mi bije no znowu. No właśnie, dobrze cię pomogę! Fuuu! To jesteś ty. Dobra, Joszelka, bo ogólnie właśnie taka jedna kwestia, moi drodzy. A właśnie, pamiętajcie, że chcecie być na bieżąco, koniecznie subskrypcja, dzwonek i łapa. Ciągle o tym zapominam, że zawsze mówicie mów. No bo dobra. Nigdy tego nie mówiłeś. No właśnie, nigdy tego nie mówiłem i zawsze to jest o tym zapominam. Dobra, poczekaj, zanim tam wejdziesz. Nie mogę się zmieścić w drzwiach. Nie wchodź tam na razie, poczekaj. Bo ogólnie teraz musimy powiedzieć Vincenzowi, że jego ojciec, Alberto, właśnie już zginął, no nie? To było w ostatnim odcinku. Tak. Ale w międzyczasie, zanim tu przyszliśmy, był live, w którym przez 2 godziny robiliśmy misje poboczne, chodziliśmy, odkrywaliśmy wiele rzeczy. Także to tak w sumie on z dużym opóźnieniem się dowie. Możesz to schować? Dzięki. No dobra, już. Pan mi tak szumisz przy uszach, że ja... Pyta. No bo stunikowałem sobie super dzidę właśnie. Dobra, wchodzę do stajni. Dobra. Dobra, czekajcie, właśnie jedna bardzo ważna rzecz, ja sobie tylko zerknę, pokażę. Nie wiem, czemu tu się nie wyświetla, moja pierwsza broń. Moja pierwsza broń? Poka. Moja pierwsza broń, którą mam założoną, ona się nie wyświetla, a to jest wytrzymałe narzędzie, bla bla bla. Musisz troszkę... je przenieść. No właśnie przenosiłem i nie wyświetla się na tym. Czyli to Karl ich zdradził. Ej, patrz, drzwi są wyważone. Ja. Czyli to Karl ich zdradził, tak coś tam powiedzieliśmy. Ale to po czym poznaliśmy, że to Karl? No, nie wiem. Po sposobie wyważenia? Dobra, chodźmy do środka. Pewnie tak. Chodź tu, bo tu trzeba wejść przede wszystkim. I patrz, tu fajnie oświetla nawet. Widzę. Moja maczuga. Chyba ma... co? Masz maczugę? No, to chyba tyle. Pozamiatane. Nie bronili się zbyt zaciekle. Bo to tchórze. Mówiłem ci przecież. Co robimy z jeńcami? Wrzucamy ich do lochów? Chyba, że chcesz ich najpierw wyruchać. Pa! Co? To Grubcio. Zabili Grubcia? Najwyraźniej. Ale chyba tylko jego. Trzeba powiedzieć Anderson. No, a gdzie ona jest? Powinna tu być dawno temu. Poszukam jej. Okej, dobra, poczekaj. Zróbmy to na cicho trochę. Więc dobrze, że tu przyszliśmy, bo zobaczcie, co się stało w ogóle. No lipa jak nie wiem, nie? Nie zatrzymaj. Liptonix. Liptonix jak nie wiem. Dobra, kradniemy. Dobra, tak, czekaj, weźmy te rzeczy tutaj. Okej. Dobra. Tylko ten typ tu jest, czy jest nie, jest ich więcej, na bank jest ich więcej. To jest niemożliwe, żeby to był tylko jeden. O, zobacz, jest tu jeszcze jakiś ziomek. Dobra, podchodzę. No, ale też chciałam mu zrobić. Dobranoc. O, i śpi... zniknął mi. Co jest? Drugi raz mi spadł na twarz. Czekaj, wymacam. Ej, on miał 34 ma. Ja miałem 16 z niego. O, i szmaty wziąłem jakieś. Dobra, co się dzieje? Zabiję wszystkich tych skurwysynów. Dobra, bierz go. Biorę. Okej, dobra, uwolnijmy może tego naszego typiarza. Czekaj, ja zmacam tego tutaj. Myk. O, buty wyjściowe miał. Otwierasz? Dobra, rok sobie. Dobra, okej, robię zamek. Open dobra. The door. Otwarte. Dzisiaj standardowo oczywiście krótszy odcinek, jak zawsze. Jesteście wolni. Ty... Myślałem, że to już koniec. Nie mogę uwierzyć, że Karl zdradził. Kurwa, pielgrzymie. Najpierw pomyślałem, że ty nas wydałeś, ale Karl? Gdyby nie on, stróżowie prawa by nie zaatakowali. Ale zwiał zaraz po wybuchu. Na wyższym poziomie są kolejni. Dobra, pójdę tam. Uciekajcie. Okej, Karl. Karl, czyli Karol.
Czy to ten Karol, który jest na live'ach i z nami gra Forza Horizon? Tego nie jestem pewien. Nie jesteś pewien? No ja bym powiedział, że to nie on. Ale ja nie jestem pewien. Czekaj, bo tu patrz, tutaj z dwóch stron... Z dwóch, wiem. Czekaj. No nie, ale no. Jest tylko dwóch tutaj już, a nie można, ma więcej. Można jakoś po cichu? Dobra, to chodź, co, skubiemy ich, tak? Dobra, pa. Pyk! Pyk! Pyk w twarz! Trzymaj! Dobra, dobra. Jeszcze jeden! Patrz, jeszcze dwóch! Jaraj się! Czyli nie trzeba było robić tego na cicho. No nie, po co? Ja chciałem spróbować na cicho, bo ogólnie nigdy nie robię na cicho i... Zanim się położysz, mogę cię przeszukać? Nie, kto to powiedział? Zakpiłeś ze stróżów. Kto to powiedział? Matt zmarnował na ciebie czas. Ruchy! Zejdź mi z oczu. Nie wiem, słyszę głosy i ogólnie ja to kogo... Nie... Kogoś rozwaliłaś, a ja, że tak powiem, nawet nie widziałem jak chciałem. Świetny stróż prawa. Ale dlaczego... Co ja słyszę? Nie wiem co... Czekaj. Może gdzieś tam u góry jakiś stoi jeszcze. A możesz przestać naprawiać! Jesteś wolny już. A czekaj. Pielgrzymie, zauważyliśmy wybryki w okolicy. Miej oczy dookoła głowy. Dobra, to ktoś u góry tam mówi, czy mi się wydaje? Tak, chodź do góry. No, do miejsca, do żółtego! Ja patrzę, czy coś tu jeszcze jest, ale... Lukas to był twardy hombre. Ten, kto go dojechał, musiał być nie lada skurwiel. Dobra, zobaczymy, co tu, nie wiem. Wszędzie te dźwięki były. No właśnie, nie wiem, chyba to dużo tych grzybków. Mówimy, żeby nie brać grzybków. Hej. Ufał. Nie bójcie się, już dobrze. Dziękuję. To jest od ziemniaków. Ta. Cześć, Sophie. Gdzie jest Vincenzo? Aiden, uważaj! Arthur mnie za ciebie rozmoci! Kurwa! Raczej obszcza złotym deszczem. Wstawaj. Dzięki! Jesteśmy kwita. To jeszcze nie koniec. Aiden! Aiden! Wyłaź, tchórzu! Dobra, cichamy ich. Zejdź tu i walcz! Odejdź stąd, Anderson! To teren bazaru! Aitor nadal może się wycofać! Niby dlaczego? Wygrywamy! Jesteś naprawdę głupi! Zejdź tu i walcz! Przestań używać swoich kumpli z bazaru jako żywych tarcz! Aiden, nie! Dobra, Joszelka, teraz ty bierz moją tarczą! Chyba ty! Fuch, twarz! Fuch! A nie może nic zrobić jej! O ty! Ej, bo typko mi jednego... Aha, on tu leży sobie, dobra. Dobra, ja ci poderżę. Czekaj! To mi pokażesz! Przestań się... Boże! Co się dzieje z tym typem?! Przebiegł przez ścianę, teleportował się. Nie żyje, panie Anderson. Nie wiem, ale ten gościu dalej żyje i nie ma paska, nic. Aiden? Dostajemy raporty, że ludzie Aitora się wycofują. Daj, tu stoi! Plan zadziałał. Odcięliśmy im światła, a zarażeni zrobili z nich papkę. Bez nich nie mają szans. Aitor wycofał swoich ludzi. Są w tunelach metra. Tamtędy nie dostaniemy się do centrum. Karl nas zdradził. To on poszedł do stróżów prawa i ich ostrzegł. Twierdził, że chciał powstrzymać rozlew krwi, ale tylko wszystko pogorszył. Ale teraz ja rządzę bazarem. I gwarantuję, że pokonamy Aitora. Zabiorę cię do Central Loop, tak jak obiecałam. Sophie kieruje bazarem! Za Sophie! Wiecie, ilu gnojów z SP potrzeba do wymiany żarówki? Żadnego! Bo są zbyt martwi, żeby cokolwiek wkręcać. Alberto nie żyje. Nie psuj atmosfery, Aiden. Jasne. Mówię poważnie. Zginął podczas wysadzania wiatraka. Jak to się stało? Przeprowadzaliśmy plan Vincenzo. Potem jednak Alberto musiał zastąpić syna. Poświęcił siebie samego, żeby wysadzić wiatrak. O kurwa. Za Alberto! Za Alberta! Więc...
Gdzie jest Vincenzo? Na zewnątrz. Rozejrzyj się. A skąd on to wie? Patrz, tu stoi dalej ten typ! U mnie nie ma typa. U mnie leży Anderson, który nie może przeszukać. Nie ma, bije mnie! Myślisz, że dasz radę stróżowi prawa? Walka z cieniem. Jesteś dla mnie nikim. No stary, no, ja no kurde! Możesz po niej przejść? Wypadł! Wypadł! Po niej przejść? Czekaj, nic nie mogę tutaj. Tu, co, po niej? Czemu? Nie, nie mogę po niej przejść. Właśnie, cofa mnie, jak po niej wchodzę. Tylko tu jest gościu cały czas. On mnie atakuje. Sam się prosiłeś. Tylko on, no jest nieśmiertelny w ogóle. Dobra, chodź. Marudź. Boże. Oni specjalnie zrobili, wiedzieli, że... Chodź. Techland, pomóż! Techland! Nie! Dźgnął mnie, życie mi zabiera! Zamknijmy przed nim drzwi, chodźcie. Rzucił we mnie czymś! Szybko zamykaj! To jest oszalały bot! Drugie drzwi też musisz! Nieśmiertelny jakiś! O rany! Ej, no tego się nie spodziewałam, że będzie nieśmiertelna postać do ten. To jest najgorszy boss do pokonania, moi drodzy. Naprawdę, masakra. Wy mówicie, że niektóre jakieś potwory, zombiaki są trudne, ale ten to jest naprawdę epicki. On ma nieskończone życie. Że to nie był zombiak. To był Thanos w przebraniu. Tak. Vincenzo... Udało się, Aiden. Mój tata naprawdę to zrobił. Twój ojciec chciał, żebym ci przekazał, że zawsze był z ciebie dumny. Bardzo dumny. Co? Dlaczego ty mi to mówisz, a nie on? On nie żyje, Vincenzo. Umarł za bazar. Czy cierpiał, kiedy umierał? Nie, był szczęśliwy. Z twojego powodu. I dlatego, że udało mu się zrealizować twój plan. Dziękuję, że byłeś przy nim, Aiden. Twój tata był kozakiem, Vincenzo. Tak. Alberto był równiarzem i dobrym rzemieślnikiem. Jak na frajera. Jak na nieudacznika. Tak o nim mówiliście. Gdybyśmy mieli więcej ludzi takich jak Alberto, especy dawno byliby wspomnieniem. Idź, pogadaj z Vincenzo. Już! Wykonałeś cholernie dobrą robotę, Aiden. Pokonamy SP i pomożemy ci się dostać do centrum. Teraz jesteś jednym z nas, bracie. Jesteś częścią rodziny Bazaru. Dzięki, Barney. Powodzenia. Powodzenia, pielgrzymie. Najgorsze jest to, że ten Thanos, to on tam czekał przez całą naszą rozmowę. Gdzie jesteś? Gdzie? Czekam na ciebie u dziewczyn. Nie, teraz nie. Wcześniej. Przez całą wcześniejszą rozmowę czekał. Przejście do centrum jest zablokowane. Ja tylko zaraz zobaczę, czy... Przyjdź tu szybko. Nie mamy czasu. Dobra, sprawdzimy, czy... Idę. Czy on tam jeszcze czeka na mnie? Tak, jest tutaj! No to uciekamy. Rzucił znowu nożem we mnie. Chodź tu! Wypadł! Bo cię Techland poskromi, typie. No. Jesteś dla mnie nie. No, nie zamykaj mnie tu z nim. Ale ja nie było mnie tam nawet. Jerona, dobra. Zamknąć drzwi. Okej, zamknęliśmy jakiegoś typa w bazarze. Spoko. Czekaj, ja też zamknę tu drzwi, bo będzie z nami bieg jeszcze czy coś. Przez cały... Co ty mu robisz? Co tu się dzieje? Przez całe, nie wiem, całą serię teraz będzie nas gonił, nie? No pewnie tak. Ale bardziej ciebie. No. Dobra. Pyk po dachu. Dobra, lecimy. 300 metrów. I słuchajcie, lecimy dalej. Tu. Aha. Aha. Oj, oszelka. Aha. Myślisz, że się tak łatwo dam porobić? Ty się nie umiesz bawić, naprawdę. Ty się nie umiesz bawić. Przytuliłabyś butlę i byłoby po wszystkim. Nie lubię przytulać butli, to jest dziwny nawyk. Dziwny nawyk? Musisz, że tak powiem, no, zmienić ten nawyk. Widzowie, napiszcie tam na komentarzach, że patrz, jak się bujam. Się nie buja, patrz, jak się bujasz. Się buja, się ma. Dokładnie. Się bujesz, się masz. Dobra. Dobra, już tyłek. No idę, biegnę sobie powolutku, pomalutku. Temu co ja? Zostawiasz mi tu jakichś ludzi z dzidami, ja nie wiem. Nie wiem. Bo są dzidowcy.
z dzidziami jakimiś. Dzidziami? No, to nie, mają to nie. Dzidzie, mają dzidzie, słuchaj, w tym. W brzuchach. Nie, nie. Dobra. Ktoś tu mówił, że tęskni za hamburgerami. Możesz mu jednego zrobić na przykład. To dawaj ten. Zaraz ci tu ten wezmę. Z ciebie hamburgera zrobię. No niezbyt. Nie aha, jestem... co taka powolna? No bo musiałam przejść całe trzy budynki. A, sama jesteś trzy budynki. Chyba ty. Wyglądasz jak jest? Trzy budynki. Sama wyglądasz jak trzy budynki. No. Dobra, gdzie to jest? No, gajd, że jest tam w las. Chodź a, tu. To tutaj! Tu? Jo, pieruna. Podejdź do drzwi. Dobra, chwycimy za klamkę. Naplułaś na nią, wiesz ty co? Trochę. No, nareszcie. Chodźmy. Kiedy Jana usłyszała, że idziesz, zwiała z Saru. Chyba niezbyt cię lubią. Dokąd? O! Będę miał strzały, daj strzałę. Spokojnie, pokaż. Pokaż, pomogę ci. Kurwa, czekaj! Pomogę, pokaż. Spokojnie, wylizysz się. Co w serce? Rana po Łazarzu? Zabiłeś Lukasa. Gdyby nie ten kastet, cała robota trwałaby kilka sekund. Miałem go za twardszego. Co ty pierdolisz? Nie ma sensu się teraz wypierać. Wyciąłeś mu tatuaż i podłożyłeś Barneyowi? Walt, on zlecił zabójstwo. Nie mówiłeś, że pracujesz dla Walta. Ty zasrańcu. Nie rozumiesz, młody. Walt by mnie zabił, tak jak Dylana. I każdego, kto odmówił. Muszę się stąd wydostać. Dlatego milczałem. Dlaczego? Wiesz, że to on mnie kiedyś torturował. Nie mówiłem ci, żeby cię chronić. Co z tego, że dowiesz się czegoś o swojej siostrze? Walt cię zabije. Gdzie on jest? A, kurwa! Gdzie jest Walt? Mam się z nim spotkać pod fabryką aut w tunelu Gierę. Aiden, ja tu kurwa zginę, czaisz? Zabiją mnie. Odejdziesz? Zostawisz mnie? Nie. Dobra, co robimy? Pomóc? Zostaw Hakone, pozwól umrzeć? Nie ja wiadomo. Bym go wzięła. No weźmy go. Tak, tak, bo jakby przeżył to coś, to będzie się mścił. Zostawić, żebyś zdechł. A nie zostawisz? Najpierw znajdę snajpera. Serio? Zrobisz to? Życie za życie. A potem kurwa koniec. Okej, dobra, musimy znaleźć snajpera. Szulka, idź i zobacz, z której strony strzela. Ale... od kiedy snajperzy strzelają z łuku? No, ale to takie czasy są teraz. Widzisz tą rurę? Widzę tą rurę. Można się widzisz spuścić. Nic nie widzę. Znaczy zjechać. Stul ryj. Mam dość twoich mądrych rad. Dobra, Jaszelka, chodźcie, spuścimy w rurze. Spuść się rurą. Patrz, patrzcie na to tutaj. Wiem, wyjebałem. I może na tym poprzestańmy. Pyk, proszę bardzo, tak się to robi. Ale ja snajperów. Aha, czyli jest ich tu więcej. Ścigaj snajpera, okej. 100 metrów. Te bełdy lecą szybko i daleko. Znajdź coś, za czym się schowasz. Powiedz mi coś, czego nie wiem, Hako. Nie wiem, tylko teraz będę biegnę. Ale na przestrzał? No, po prostu biegnę. Uważaj na odpady chemiczne. Mam oczy, Hakon. Nie wiem, gdzie on jest. Wow! Sypło. Aiden, jesteś cały? Tak, nic mi nie jest. Czekaj, tu nie mogę. Strzelił w zbiorniki. A, tutaj można tędy. No dobra, biegnę przecież, widzisz, tu. To jak biegniesz, jak stałeś w miejscu? Patrz, fuch, fuch, fuch! Kurwa! Hakon, jestem jedna patelni! Biegnij, chłopcze, biegnij! Kutas ma sokole oko. Widzę go, Aiden. Dobra, ja biegam na budynek. Dajesz! No przesuńcie, dupcie! Dobra, biegam za tobą. Dawaj mi linę! Kurde! Joszelka chyba płonie. Linę mi zabrałeś! No chyba u ciebie nie. U mnie tak. Ła!
Chłoń tam! Nie no, strzelił we mnie tym. Jakimś bełciszonem. Dobra, biegnę za nim, biegnę. Hop, na drabinkę. Ode mnie nie strzela. O, kacenka. Okej. No tak, no bo... Kurwa, zrzucił drabinę! No nie. Nic z zaskoczenia. Wymyślimy coś. Dobra, widzę żółte deski. Dobra, biegniemy za żółtymi deskami. Drabinę. Jesteś cały? Na razie tak. Muszę jakoś zajść go od tyłu. Dobra. O ile zakład, że tędy musimy przejść? O, ile zakład? No nie wiem, może pewnie na Czekaj. Pewno. A, tu jest? O, tu jest, dobra, widzę. Jebany Wilhelm Tell. Tak mnie podejść. Kto jeszcze chce cię zabić? Oddawaj linę. Nie ma linę. Especy. Już dawno się pogubiłem. Dobra. A nie doskoczymy tutaj? Wiesz co, ja wolę nie próbować. O, dobra, doskoczyłem. Ja sobie też to doskoczyłam. Tylko innym dobra. Sposobem. Tu jest jakieś przejście. Dobra. No i spadłam! Joszelka, no jak nie, to tak? No i teraz schodzi tam od początku, no chyba was pogrzało. Jezu, jeszcze postać nie potrafi skakać. Dobra, nie wiem, czy będziesz mogła się do mnie teleportować za chwilkę. Nie wiem. Teraz się teleportuj do mnie. Szybka podróż. O, dobra, otwieramy drzwi. Zdepłam się. Otwieramy drzwi, moi drodzy. To jest kobieta? W niebieskim? Mam ci chuju! Co? Dlaczego chronisz tego dupka? Kto cię wysłał? Święty Mikołaj! Po co się w to kurwa mieszasz? Lepiej dobieraj sobie kumpli. Dlaczego ścigasz Hakona? Chodzi o zabicie Lukasa? Przekaż mu, że to jeszcze czekaj. Nie koniec. Ej, czekaj! O, jest i paralotnia. Też będziemy taką mieli. Też te. No, znaczy to wygląda jak taki wielki pampers w sumie teraz był, ale okej. Dobra, no to, walka, to kolejny... To będzie twój pampers, moja paralotnia, Hakon, twój pampers. Hakon, żyjesz jeszcze? Jeszcze mnie nie załatwili. Hakon, wywinęła się. O! Ale jesteś bezpieczny. Na razie. Dobra. Ona? To była kobieta? Kurwa. No. Jeszcze nie wiem, gdzie mamy lecieć. Nie przepada. To coś osobistego. Osobistego, co? To zwykle niewiele wyjaśnia. Ale wiem, kto to jest. Uważaj na nią, Aiden. Mało jest tu tak niebezpiecznych osób jak ona. Zapamiętam. Teraz idę do Central Loop. Uważaj na Waltza, Aiden. W centrum pojawiło się mnóstwo renegatów, a on z nimi współpracuje. Szuka klucza, który masz. Czas twoich rad się skończył. Chyba tędy i tak trzeba będzie przejść. Dobra, rozpraw się ze snajperem. Będę potrzebował twojej pomocy w dotarciu do centrum. Gość, który miał mnie tam zaprowadzić, sprawy się skomplikowały. Ludzie Aitora nadal walczą. Zabarykadowali się w tunelu. Nie mogę ci pomóc. Co z naszą umową? Jak ty tu zeszłaś? Spokojnie. No, normalnie. A, tu jest rura. No. Przy motelu Tango pod wzgórzami biegnie stary tunel. Kiedyś używali go przemytnicy. Stróżowie prawa nie wiedzą się. O jego istnieniu. Od lat jest zamknięty. Ale jeśli uda ci się odpalić generatory, może zdołasz dostać się do centrum. I mówisz mi to dopiero teraz? Wybacz, Aiden. Chcę ci pomóc. Ale najpierw musiałam pomóc Bazarowi. Powodzenia, pielgrzymie. O, no to tyle pomocy mamy. No, troszkę. Okej. Okay. Myk, podawaj. Dobra, ja już biegnę w takim razie tam 300 metrów, o rany. Ja mam 200. Okej. Okay. Dobra, lecę. Zacieram kiece i lecę! Możliwe, że będę pierwsza.
Chyba piersia. Chyba pierwsza. Dobra. Czekaj, ja sobie muszę wykorzystać, spróbować jedną rzecz, którą odblokowałem. Więc, ale to czekaj, muszę najpierw jakoś tu podejść gdzieś w miarę blisko do zębiaczku. Nie mogę się na busa wspiąć, co za... O nie, żartowałam, nie, nie będę pierwsza, jednak nie będę pierwsza, jednak nie będę pierwsza. Nie, 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 nie będę pierwsza, nie, nie. Dobra, to nie. Jednak nie działa za bardzo, tak myślałem, ale okej. Okay. Jest pierwszy. Puszczam cię przodem. Puszczasz mnie przodem? Tak. Nie wiem, czy tędy mieliśmy iść w sumie. Nie, raczej ulicą. Tak? A, okej. Okay. To idź pierwszy, nie krępuj się. Dobra. Totalnie się nie krępuj. Totalnie nie ma co chodzi. Hop. 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 Okej. Okay. Co tam? Idziesz? Gdzie ty jesteś? No, zwijam się. O, dobra, jest przejście. Okej. Okay. Chcesz się do mnie teleportować, czy... A, jesteś, dobra. Chodź, tutaj trzeba guzik wcisnąć, patrz. Wciskam. Push the button. Chyba nie działa. Zamknięte. Muszę znaleźć inną drogę. O, pa, tutaj jest żółte. Jakieś żółte. Obsikane. Obsikane to zawsze jest dobra droga. Aiden, jesteś? Tak, ale lekko zajęty. Daję tylko znać. Wykryliśmy ruch po stronie SP-ków. Szukają cię. Hmm. Uważaj na siebie i powodzenia. O, da się doskoczyć, dobra. A co liczyłeś, że się nie da? No liczyłem, że może się nie dać. Więc mówię, dobra, Joszelka, idź pierwsza. Ale nie powiedziałeś tego nawet. No co to? Chyba spadłem. Bo tu ciężko jest się wspiąć. Moja postać na początku nie chciała się złapać. Okej, okay, dobra. Już twoja postać nie chciała się złapać, puściła się. No, trochę. Okej. Okay. Dobra. O. Dobra, dobra. Tutaj tą drabinkę właśnie weź tu ją, skopaj. To może być miejsce, o którym wspomniał Hakon. Ale tak może być. Śladu Walca. Dobra. No, ani śladu, no. Może został rozerwany właśnie przez tego zombiaczka tutaj. Zaraz ty będziesz rozerwana przez zombiaczka tutaj. Dobra, zobaczmy tutaj miejscóweczkę. A czekaj, tu jest jakiś bagażnik. Zobaczmy radiowóz policyjny. Nie, u mnie nie ma nic. Jerona. Włączy latarkę. Ja, poświeć mi tu, bo tu normalnie ciemno jak... Lepiej nie. O, papieroski. O, dobra. Nastąpiło otwarcie bagażnika w środku. Skóra. Okej. Okay. Po co ci skóra? Nic specjalnego. Czy te drzwi są do otwarcia? Nie, raczej nie, chodź. Nie są, nie są do otwarcia. A, czekam na ciebie pod drzwiami. A, tu są drzwi jakieś, dobra. Wezmę jeszcze też fajeczki. Push to open. Pewnie nie działa. Szlak. No. Może jest tu gdzieś jakiś agregat? Pewnie w środku. A, tak, był agregat. Zaktualizowano nawet dwa agregaty, widziałem chyba. Tylko pytanie ma... O, właśnie. Tylko tam były zombiaczki, nie? Więc nie wiem, jak to zadziała. Gdzie były zombiaczki? No tam po drodze gdzieś tam były. Kliknęłaś to i co, nie tak? Zadziałało? No, to chyba weź nie. To weź ten drugi, na samym początku tam był. Gdzie jest ten drugi? Na samym początku tam jest. O, skrzynia. Dobra, zamek trudny, ale coś tu musi być, bo to jest na fioletowo. Nie widzę drugiego agregatu. A, tu jest. Potrzebni wszyscy gracze, no kurde, sama tego nie zrobię. Dobra, poczekaj, otwieram zamek trudny, w którym jest na fioletowo, więc będzie coś epickiego. No dawaj to, co to ma być? Bez jaj, po prostu serio? To jest na milimetry dosłownie jakieś. O, dobra, teraz. Zobaczmy, co my tu mamy. Okej, okay. Lekkie dresy. Lekkie okay. Dresiki? I racje, jakieś racje żywnościowe. Idę. Gdzież? No dobra. Potrzebni są wszyscy gracze. A ty gdzie? To no myszy ma jakiś inny? Nie, no ja stoję obok. A, dobra.
Oho. Dobra, Joszelka, poczekaj tutaj. Podejdź do tych drzwi, zobacz, co tam się dzieje. Nie muszę. Wow! Co za... koleś. Dobra. Tylko ciebie mi brakowało. Rozwalmy go szybciutko. Widzisz, on nie jest inteligentny. Co to ma być? Czemu słyszę go dwa razy? Dostań się do fabryki Dynamo. Okej, okay, dobra, spróbujmy z nim zawalczyć, zobaczymy jaka będzie. We dwójkę mam większą szansę. Gdzie on jest? Nie ma już. Co, on leży już? No. Rany, serio? To żeś myślał, że co? Co to jest? Dobra, dobra, odpalamy. To miała być jakaś super epicka walka. Za dobry sprzęt mamy, słuchaj, po prostu. Taka jest prawda. Tak myślę. No i co? I nic. Nie, coś będzie jeszcze. Za dużo hałasu. No. Patrzcie, co kryje bramka numer jeden. Aiden, nie dzwonisz, nie piszesz. Myślałem, że trzymamy sztamę. Waltz zlecił zabicie Lukasa. Detektyw Aiden nie spocznie, póki nie pozna prawdy. Myślisz, że ci uwierzę? Niby dlaczego? Bo Waltz tu jest. Chwila. Chłopcy, przeszukać tunel. Dlaczego Waltz miałby to zrobić? Żeby osłabić SP-ków, skłócić was, siać chaos. Skąd mam wiedzieć? Nienawidzę jebanej polityki. A ty wybrałeś złą stronę. O czym jeszcze chcesz gadać? Aitor, Aitor! Zaatakowali siedzibę! To bazar! Zajęli stację! Co jest, kurwa? Dawaj, otwórzmy je! To ta kurwa! Okej. Kurwa! Cicho! Ostrzegałem. Wysiadł prąd. Musimy znaleźć skrzynkę. Co tu się dzieje? Kto go wyłączył? A jak myślisz? Będziesz się teraz wymądrzał? Tylko mówię, dorwijmy go. Hmm? I tak nie masz jak uciec. Okej, okay, poszukaj skrzynki. Gdzieś w pobliżu musi być komórka. Hepper, sprawdź drugie wejście. Wy dwaj do tunelu. To labirynt, ale jeśli Waltz tu jest, musiał zostawić ślad jak ślimak. A co, ucieknie coś czy co? No, pewnie da. Dobra, tu jest otwarte drzwi teraz. No. Polski, angielski. Da. Dobra. Dobra. Idź Joszelka pierwsza. Faktycznie ci ludzie se poszli. Faktycznie. Poszli sobie posprawdzać coś innego. Brak zasilania. Co, masz tam coś? Części elektryczne. To jest napis brak zasilania. I co mam teraz tam zrobić? Jak mam to niby zrobić? Czekaj. Dobra, tego się nie da otworzyć. Ja bym poszła kawałek dalej, wiesz? To znaczy, gdzie ty poszłaś? Okej, czyli tu jest zamknięte, dobra. Gdzie ty się zniknęłaś? Tam dalej. A, okej. No, to jest więcej drzwi, no myślisz, że tylko jednymi drzwiami można tam wejść. Teraz wszystkie są otwarte? Nie. Jarona. Czekaj, tu zamknięte są. O, tu jeszcze jest otwarte faktycznie. Zobaczmy, co my tu... Czekam na ciebie. No właśnie tak, zastanawiam się, czy ty Heber, coś tutaj kombinujesz, czy... Jakieś kable, ale wszystko zalane. Kiepsko to wygląda, poruczniku. Wszystko stało tak przez 15 lat. Szukaj o, teraz. Dalej. Mam nadzieję, że nie dlatego wysiadł prąd. Znowu człowiek pająk? Zobacz na mnie. Jak wyglądam? Ktoś tu był. Bardzo fajnie. Wyrwał kabel. Dobra. Chodź, bo muszę kabla użyć. Co? Mam ci pożyczyć kabla?
No, musisz użyczyć mi swojego kabla. Dobra, już idę. Potrzebni są wszyscy gracze. To gdzie uciekasz? Chodź tu. Chodź. Muszę wsadzić. O. A tego pana to chyba tutaj popieściło trochę. Troszkę. Idź po śladach. Tak wydaje. Ale że Walt sobie umiał pływać, czy co? A, nie. A, tam poszedł, dobra. Hakon okay. Tędy przeszedł? Ja ledwo tu dotarłem. Cholera. Ktoś musiał zamknąć tam te drzwi. Co ty? Możemy je wyważyć. Co, i co nie mówisz, że wentylacja? No bo ja teraz szukam wejścia, tu nie ma nic w tej wentylacji. Nie ma. Czekaj. Gdzie ty jesteś po prostu? Gdzie ty jest? A tu! Faktycznie jakaś dziurka tu jest, dobra. Ja ślepok z ciebie. Ja znowu nie widzę. A tutaj, dobra, niżej. Dobra. Co tu jest? To on! Radio! Okej. Hop! Spokojnie. Otoczyć go. Kogo? Halo! No jestem, chodź. Ciągnij klamkę, duś klamkę. No ciągnę! No ciągnij! Ciągnę na F. Zapłacisz za Lukasa. Wciąż na smyczy mata. Wygadasz się przed sądem. Na chwilę przed ścięciem. Jesteś pewien, że tak to się skończy, poruczniku? Nie. Śmierć Lukasa to dopiero początek. Przyznajesz się, że to ty? Brać go. Przeszkadza ci jego śmierć? Nie pasuje ci nowa rola. Nowa pozycja, nowe wyzwania, nowe możliwości. On brzmi jak Silverhand trochę, nie? Powinieneś mi dziękować, że ci to dałem. Pogadałeś, ale dość tych bzdur. Skuj go, Heper. Bardzo się cieszę, że do nas dołączyłeś. A teraz oddaj mi to, co ukradłeś. Oddaj mi klucz. Albo wszyscy zginą. Kurwa! Heper! Na co czekacie? Zabić go! Zapłacisz za wszystko! Chłopczyk próbuje udawać dorosłego, ale wciąż jest tylko uroczym, małym chłopcem. Nie. Okej. Okay. Fajna kascenka, bardzo mi się podobała. Właśnie nie wiem, ten gość jest jakimś super dokokszonym typem. Ale widziałeś jego żyły? No, widziałem. Pamiętaj, widziałem. Że to jest lekarz i on na sobie też eksperymentował. Ten też nie żyje. Też to takie coś. Rozpierdolił ich w drobny mach. Patrz. Patrz ta. Ktoś się rusza. Szef jest w fabryce. Daj mu znać. O! Zaś! Coś jest z nim nie tak. Kurwa! My się właśnie nie, myślałam. Nie, spoko. Dobra, Szroka, bierz ich. Bierz ich. No chodź. O! Ej, co jest? Nie wiem. Wow! Ale mam siłę. I to było dobre. My się zaczęliśmy przemieniać? Nie mam żadnego pojęcia. Bo skończył nam się pasek, nie było paska u góry. Co jest? Głowa mi pęka. Co się ze mną dzieje? Co tu się stało? Czekam w fabryce. Odbiór. Klucz. Waltz ma klucz Gierę. Okej, okay. Klucz Gierę będzie nam potrzebny prawdopodobnie do przejścia.
Albo do otwarcia skrytki ze słodyczami. Nie mam żadnego pojęcia. To koniec, Walt. Idę po ciebie. Podłoga to lawa. To ja zginęłam. Okej. Okay. Wow! Ale będzie czat! Rusz tyłek, bo nic nie widzę. Fajne wyżłobienia. Dobra. Hajtera. Przed siebie. Cyk, teraz może się to zapaść. Chyba pod tobą. No podobno mi to akurat będziemy już miała problem. Chyba tędy podejrzewam. Bo żółty trochę jest, nie? Okej. Okay. O kurczaki. Podłoga to lawa teraz jest. Jeszcze bardzo. Idź sprawdź, jak to działa. A, tu jest. O, serio, sznur tutaj był. Czekałam, kiedy go zauważysz. Nie! Dobra. Miałem się, nie, no bo ktoś normalnie linę powiesił tam. Ja przejdę nad. Co? Przeszedł po linie. Co ty gadasz? No przejdź na linię. Ja nie mogę, bez jej, poważnie? No. Czekaj. Akrobatą jesteś przecież, no dajesz. No, no czekaj, bo to jest... Jak normalnie chyba nie potrafisz. Normalnie, ale... Wow! Nie chciałam, tak będzie. Okej. Okay. Nie, ja nie ogarniam po prostu za dużo tutaj, to jest za... Dobra. Wiedziałam. Żeś to posmarowała tą linę, wypociła się stopami i teraz nagle... Ale mam łódki! Weź se przejdź po prostu, nie? No. Myślę, że chyba trzeba teraz po tym tu skakać. Dobra, myliłem się. Raczej spadnę. Wiesz co, nie mam żadnego pojęcia, gdzie tutaj teraz, którędy, w jaki sposób, zaraz się dowiemy. No super! Ale, że ty też zdechłeś, nie mogłeś poczekać chwili. Nie mogłeś poczekać, aż się... Rzuciłem ci się na ratunek. Nie mogłeś poczekać, aż ja się... No i kuź... Naprawdę! O. Dobra, tu ewidentnie trzeba po prostu było dołem przeskoczyć. Tak, dokładnie, ja próbowałam być hardkorem. No ja też chciałam być hardkorem i kurczę, normalnie skoczyłem nie tak jak trzeba, a okazało się, że to wystarczy tutaj tędy. O, proszę bardzo. Dokładnie tak. I pyk, fabryka samochodów, no. I myk, ślizgiem. Dobra. Bada, potem żółte, ktoś nakichał. Czekaj, tam są, czekaj. Co tam jest? Poczekaj. Patera. To. Nie wychylaj się. Co jest? Ale oni mają to gdzieś. Poczekaj. Pa. Ach, masakra, dobra. Nic to nie daje. Hopek. Zaś byłeś u mnie metalicznym dźwiękiem. U mnie też byłaś, to wszystko przez... No chodźcie tu. Który następny? Co jest? Ktoś mi tu... O, faktycznie od tyłu tutaj mi ktoś wziął. Okej. Okay. On ma dzidę! Dzidzie ma? No przestań we mnie... Rona, dawaj szybko, życie! Dobra, zrobię wszystko za ciebie. O, dobra. Ja jeszcze muszę sobie tylko wziąć tutaj, wykraftować coś, bo zabrakło. Życia? A, nie mam. Dobra, okej, okay, nieważne. Czekaj, profilaktycznie. Halo? Joszelka! Czemu tam biegłaś do środka? Czemu biegłaś do środka tam? Czego to zrobiłeś? No chciałem sprawdzić, że tu ktoś jest. Powiem, ran cały czas syczy. Masakra. Dobra, ja proponuję, żebyśmy, abyśmy... Pomógłbyś mi! Kurwa. Dobra! Sama sama mam z nimi walczyć. No kurczę.
Co oni się teleportują? Przestańcie się teleportować! No. Oni zdechli już. Masakra. Nie ciebie, siebie chcę tu. A my też byś mógł. Mogę. Mogę. Dobra. Patrz, tu, patrz. Hop. Goń Wolf na bagażnik. Super. Jeszcze raz. Ej, no bez jaj, to teoretycznie powinniśmy wskoczyć na bagażnik chyba, tak mi się wydaje. I przeskoczyć dalej, nie? Właśnie nie wiem. Czekaj, dobra, tak, tam na żółto się świeci bagażnik, no znaczy świeci się, no masz tego, nie? Nie wiem, na co dalej wskoczyć, bo tu jest żółte, ale tak daleko nie skoczymy, no nie ma szans. Czekaj. No nie, tak daleko nie skoczymy faktycznie. Kurczaki. Okej, okay, już mam. Tylko teraz to dalej. Dobra, w jaki sposób tam wszystko przeszłaś? No tutaj! Po prostu sobie wskoczyłam. Jak? No, wskakuj. Dobra, okej. Okay. Dalej. Dobra, spoko. I teraz, co? No tam, tylko nie mam pojęcia w jaki sposób. Dobra, to jest dobre pytanie. Okej. Okay. No ja nie doskoczę, ja nie mam takiego, nie wiem, na padzie to jest w ogóle jakieś dziwne doskakiwanie. Ja spróbuję sobie jeszcze skoczyć, czy ja mogę? A nie, to będzie ryzyko, chociaż czekaj. Okej, okay, tutaj nie. Ja jeszcze mam bieganie po ścianach ogólnie, ale... No ja też je mam. Tylko to trzeba spać jak ileś tam razy. Dobra, przeskoczyłem. Dobra, jestem teraz tutaj. O, chłopie. A tu jest jakiś typiarz. To zrób mu niefajne. Dobranoc, tryb dobranoc, tryb uśpienia. Teraz powinien być taki dźwięk systemu Windows. Tu. Czekaj, co my tu mamy? Okej. Okay. Tutaj są jakieś kroczki, tutaj... Tutaj coś chyba jest w szufladzie. Jezu, ja nie doskoczę do tego drugiego. Okej, okay, dobra, zaraz tam już czekaj. Tu jest chyba to przejście jakieś. Nie, tutaj nie przejdę, bo tutaj blokuje ten... butla. Butla cię blokuje? No. Dobra. Nie lubię takich... Co to było? No. Co moja postać robi w tym momencie? To jest wielkie pytanie. Nie lubię takich dalekich parkourów, naprawdę. O, dobra. Bez sensu. Okej, okay. Jestem już w środku. Tutaj są... Tak, potrzebni wszyscy gracze, muszę się teleportować. Dobrze. Teleportowałam się. Dobra, otwieramy drzwi w takim razie. Open the door. Ta podróż do tego centra lub to strasznie długo trwa. Tam jest hakon raczej. O nie. Gdzie ona jest? Ty. Chyba już raz cię zabiłem. To będzie ostatni raz. Jak chyba walka z bossem teraz będzie na to wychodzi. Jesteś moim... Ciekawe. Dobrze. Zanim cię zabiję, będziesz miał okazję zobaczyć coś spektakularnego. Nie pokazuj mi, nie chcę. Wszystko w końcu zatacza koło. Wracamy do punktu wyjścia. A ty będziesz świadkiem tworzenia się historii. Historii? Miałem 5 lat! Torturowałeś nas! Byliśmy dziećmi! Byliście częścią czegoś większego. Tylko mnie zawdzięczasz to, że nadal żyjesz. Dzięki mnie jesteś silny, wyjątkowy. Jesteś silniejszy niż mogłem przypuszczać. Ale mnie nie dorównujesz. Jakieś ostatnie słowa? Co zrobiłeś z moją siostrą? Siostrą? Co zrobiłeś z Mio? Aiden, żyjesz. Nie! Leć!
Czekaj! Muszę wziąć... Co do kurwy? Idź! Przemienia się! Okej, okay, czyli będzie chyba na zewnątrz walka z bossem w postaci przemienionego Walsa. Ale dlaczego ona nam to zrobiła? No kurde, mogliśmy się tyle dowiedzieć. On tam jest u góry? A nie, to nie jest on. To nie jest on, to jest jego jakiś poplecznik, tylko nie wiem skąd on tam się wziął. Dobra, w takim razie chyba teraz tędy. Tak. Pa, biegnę po Luffy! A dobra, już nie. Open this door. Dobra, otwieramy. Ma crowbar. Dobra. Biegnij! No dobra, okay. Dobra. Lecimy. Uciekaj stamtąd! Dobra. Najlepsze jest to, że ona się zatrzymała w miejscu u mnie. A u mnie się tepła. No zatrzymała się w miejscu, się tepła. Dobra, ja lecę. Wy tam sobie zostańcie, jak chcecie. Ja nie mam zamiaru. O, masakra. Podłoga to lawa. No co ty nie powiesz? Ej, jak on, co ona tam z przodu robi? Dobra, dawaj tą linę szybko z powrotem. Ja biegnę górą. Ona mi się tepła teraz, kurde. Ja w ogóle górą lecę. Okej. Okay. No jak mam otworzyć drzwi? Zamknęłaś mi je przed nosem. Dobra, pyk. Proszę bardzo. Dobra, dawaj mi światło, dawaj mi światło, dawaj mi światło, bo tu ciemno jest jak... Jak nie wiem. Okej. Szybko! Przesuń się! Nie uciekniesz! Dobra. Nie możemy z nim walczyć po prostu? Nie, nie możemy. O, masakra. I czemu te drzwi nam zamyka cały czas? Tego nie powstrzyma na bank. Gościu jest jakiś za bardzo, że tak powiem, na sterydach. No chyba trochę tak. No idziemy czy nie? Ruszaj pupę! No i zamknęła drzwi! No i zamknęła drzwi, no ja pyrka, otwórz! Nie robię tego. Otwórz kobieta, Boże, po prostu! My jesteśmy za szybcy dla niej. Nie przewidzieli, że będziemy tak szybko biegać. No, chyba tak. Ona jeszcze nas pospiesza. No nie, szybciej, szybciej. Walt po prawej. Wiem, wiem, biegnę sobie, biegnę sobie. 20 metrów, 23 metry. Chyba tędy, okej. Okay. Spoko, zaraz się tepnie. Nie zamykaj drzwi! Dobra. Nie spodziewała się tego. Dobra, 20. Co mi wyprzedziłaś, łobuzie? Wracaj tu! Tylko nie zabierz mi liny, nie zabierz mi liny. Zabrała mi linę, no. Nie zamykaj drzwi, parę! No Boże, otwórz! Otwórz! Kurde! Czemu ona tak zamyka nam drzwi chamsko? Jerona, zamknij teraz. Nie wejdę. Nie no, tam wszedł też. Tylko pewnie... Chodzi o to, żeby go zmęczyć. No no. Dobra. Tędy? Tędy? Tak. Hop, hop. Tędy teraz. Wow, wow, wow! Leć! Biegnij! Bierz Joszelkę! Bierz Joszelkę! Tam z tyłu jest! O, fuck! Ja nie doskoczyłem. Jak miało być. O, rano. Ratuj mnie, ratuj mnie. Joszelkę zostawiamy. Nie ratuj. Nie. Spoko, po drabinie zaraz się odrepię. Było blisko. No. Dobra, no gadaj. Coś ty za jeden. Aiden, a ty? Dlaczego mi pomagasz? Pokaż mi rękę. No daj.
Nie gryzę. Nie do krwi. Jest coś, co nas łączy. Na mnie też eksperymentował ten zjeb. Mia, znałaś taką dziewczynkę? Mia? Nie. Kto to? Moja siostra. Byliśmy razem w placówce GR. Szukam jej. Wiesz, jeśli przeżyła, pewnie daje dupy za wodę gdzieś w mieście. Co? Nie mnie oceniać. O czym ty mówisz? Wal się! Hej, gadzio! Takie czasy, taki świat. Tylko mówię. Muszę ją znaleźć. Dobra, spieprzajmy stąd. Nie wiem, czy się go pozbyliśmy. Najlepsze jest to, że ona, zarówno on, jak i ona widzieli tą ranę, ale u mnie nie widać tej rany, bo ja mam przecież ubiór. No, też tak... No nie? I jak oni to zobaczyli? Nie wiem. Czekaj! Ale szybko. Ta, szybka, to po prostu ma bliźniaczkę. Dobra, też pójdę z chudami. Okej. Okay. Niedaleko jest wejście do Central Loop. Tam jest bezpiecznie. Okej. Okay. Dobra, czyli jesteśmy już blisko tej nowej miejscówy. Wyłącz było. Wyłącz. Też widziałem właśnie momentami. Wojsko jest tutaj! Wejdź z nim. Ziemia do Aidena. Człowieku, kompletnie odpłynąłeś. Miewasz koszmary o tym, co nam zrobił? Cały czas. Dlatego chcę zabić gnidę. Waltz jest trzeci na mojej liście. Okej. Okay. Okej. Okay. Masz listę celów? Serio? Myślisz, że żartuję? W tym mieście roi się od śmieci, a ja jestem pokojówką, która w nim posprząta. Kogo wpisałaś? Mm-hmm. Oprócz Waltza, rzeźnika, Hakona i... Wiesz co? To bardzo długa lista. Jest tam kilka cieńszych płotek, które zasłużyły na śmierć. A kto cię do tego upoważnił? Żartujesz? Najwyższy organ władzy. Mój własny, czcigodny autorytet. A ty? Co robiłeś z tym pieprzonym Hakonem? Aż ciężko w to uwierzyć, ale mnie uratował. Przybyłem tu zarażony, bez biomarkera. Ludzie chcieli mnie powiesić. Jasne, mieli rację. Pomógł mnie uwolnić, dał biomarker, ale mnie okłamał. Nabiera każdego, każdego. Sama mu kiedyś ufałam. Serio? Opowiedz. Może kiedyś, ale nasze historie są podobne. Wychujał mnie, ludzie stracili życie. Zapomnij o nim. Albo lepiej, umów się z nim i przyjdź na spotkanie z Kuszą i Bełtami. Dobra, dość gadania. Chodźmy. Stanowczy. Miło. Musimy iść. O nie. I ta cisza. I ta cisza, i tylko sąsiedzi tak, u góry. To jest chyba koniec gry w ogóle. Koniec gry? No tak, w sumie tak. Umarliśmy. Albo... Aiden, jesteś? Tak. Nie. Idę. Wow. Myślałam, że już po tobie. Czemu ona się nie cofnęła? Ona dopiero tutaj zeszła, a myśmy się położyli, co? I ona nawet się nie odwróciła. Nie słyszała, że upadliśmy. Waltz robił te eksperymenty na własną rękę. Jebany psychol. I nikt z GR się nie zorientował? W końcu się zorientowali. Słyszałam, że za to go wywali. Dobra, porozmawiajmy znowu. Dlaczego Hakon jest na liście? Bo zabił Lukasa? Nie. Nawet lubię tych służbistów. Ale nie, mam w dupie śmierć Lukasa. To dlaczego? To długa historia na inną okazję. Wszyscy na tej liście zasługują na bełt. A Hakon na coś znacznie gorszego. Kurwa! Było otwarte. I dupa. No zajebiście! Ja widzę fajny zamek. To placówka GR, nie? O, w mordę! To działa! Skąd to wziąłeś? Znasz Dylana?
Co? Dylan dał mi to przed śmiercią. Waltz go zabił. Jebany! Jednak go dorwał. Mam znaleźć kogoś o imieniu Lavon. Wiesz kto to? Może mieliśmy się spotkać. Pojebany wszechświat połączył nasze drogi. Co? Lavon to ja. Dylan chciał się skontaktować z Frankiem. Podobno Lucas coś znalazł. Coś, czego Waltz szuka od dawna. Chciał uciec z miasta, żeby Waltz tego nie dorwał. Klucz Gere? Ja go mam. Być może. To przez niego Lucas zginął. Dylan też. Uważaj. Możesz być następny. Jest cenny. Tylko nie zamykaj tych drzwi. Dla Waltza wręcz bezcenny. Lepiej go nie zgub. Uważaj. Co się dzieje? Niemożliwe. Waltz musiał włączyć agregaty. Waltz? Dlaczego? Skąd mam wiedzieć? Kto nadąży za tym pojebem? Chodź. Szybko, drodzy zanim się wyłoni. Pociąg ma opóźnienie. Obsługa metra przeprasza za niedogodności. Uwaga na odstęp. Dziękujemy za uwagę. Proszę kurwa bardzo. Szybko! Mamy czystą drogę do Central Loop. Okay. W ogóle moment, jak zemdleliśmy, mam wrażenie, że był po prostu zrobiony specjalnie po to, żeby załadować kolejną część mapy. Możliwe, możliwe. No, dostaliśmy łuk. Czy to jest prąd? Nie, dobra. Wolałem poczekać. I czekałeś. Czekam chwilę, aż przebiegniesz. O, inhibitory. To? Okej. Legendarny przedmiot. No, jakieś takie super buty i w ogóle. Trzeba będzie później obczaić. Idziemy? Dobra, chodź. Dobra, chodź. Zwiedzałem sobie. Śmieszne. Kurwa. Kurde, patrz! Tutaj też! Patrz, ale ja... Niewiarygodne, kurwa! O, wejdź na dach! Sprawdzimy z góry! Widzimy się! Zaprowadzi nas do nieba! Aha. Co, wydaje mi się, że to będzie jeszcze długo trwało, więc nie wiem, czy chcemy robić to nadal teraz. Bo już mamy. Tak, prawie... oczywiście. Okej. Okay. Oczywiście. Musimy to zobaczyć z dachu. Dobra, lecimy. Hop. Hej, gdzie jesteś? Ale pośpiesza, ale pośpiesza. I dwóch graczy potrzeba, żeby otworzyć tą bramkę. No naprawdę. Ale fajne. Cholera. Myliłam się. Nowe miasto. Nic nie widzę. Wcześniej go nie widzieliśmy. A taką miałam nadzieję. Tępa frajerka. Ale... Spokojnie tu. No. Dlatego przychodzę tu, kiedy mnie coś wkurzy. Czyli często. Uwierz. Patrz. Aiden! Wracają! A naprawdę, kurwa, wracają! Widzisz, Aiden? Widzisz? Jak pięknie! O, nie wierzę! Po prostu nie wierzę! Lavon, widzisz to? O, widzę, Danior. Podziwiam pokaz w punkcie widokowym. Jak to się stało, ciemność przez 15 lat i nagle to? Nie wiem, nie wiem. Musimy się dowiedzieć. To wbijaj do kantyny, pogadamy. Bardzo się za tobą stęskniłem, Loka. Waląc browary i posuwając barmanki? Znasz mnie, mam dar. Przyjdziemy tam, debil. Coś jest nie tak. Nie. O nie, 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 nie! Nie! Kurwa!
Co się kurwa dzieje? Jest rybie oko. Jak się tam dostać? Rybie oko poczeka. Poczeka? Dlaczego? Musimy sprawdzić podstację. Jedna jest tam, w pobliżu wieży SP. Co z rybim okiem? Słuchaj, chcę ci pomóc i pomogę. Razem nam się uda. Ale musisz zrozumieć, pierwszy raz przez ponad dekadę nic się nie zmieniało. 10 lat pieprzonej ciemności. Musimy to sprawdzić. Jak dotrzemy do podstacji? To stara paralotnia. Do niektórych miejsc dostaniesz się tylko tak. Rób to, co ja. Co? Ale Lawan, czekaj! A kurwa. Dobra, odblokowaliśmy paralotnię. Mamy premię nocną. Teraz tak, zobaczmy, jak ona działała. Przytrzymaj, chcę otworzyć paralotnię, będąc w powietrzu. Okej. Okay. To przytrzymać? Umieję X. Mhm. To ja sobie zleciałam na dół. No, trzeba było drążek w dół u mnie. Chcesz się teleportować? Czy skaczesz? O, skacz! Joszelka leci! Lata! Masz śmieszny kapturek taki. Śmiesznie to wyglądało. Śmieszna twoja paralotnia, wiesz? Dzięki, twoja też. Nieźle. Jak na żółto dzioba. Myślałem, że będzie trudniej. Nadal nie wierzę, że to się dzieje. Myślę, że to Waltz włączył prąd. Ale dlaczego miałby to robić? Nigdy nikomu nie pomógł. Dlaczego miałby przywrócić ludziom prąd? Jesteś pewien, że to on? Użył klucza GRF w fabryce aut. Wtedy włączyły się światła. Ma to sens. Lata temu wojsko przejęło tę fabrykę, żeby zagarnąć ogniwa energetyczne. Nie miałam pojęcia, że nadal działają. I mogą zasilić pół miasta. Pilnuj tego klucza, Aiden. Cholera wie, do czego jeszcze służy. Pośpieszmy się z tą podstacją. Okej, okay, dobra. Okay. Czyli teraz będziemy się uczyć latać jeszcze na paralotni. No tak. Szyby powietrzne, okej. Okay. To jest to, co mówiliśmy w tamtym roku. Pokazywaliśmy. Mhm. Tylko jak mamy tam, trzeba tutaj lecieć za nią. Nieźle. Ale jak chcesz być lepszy ode mnie, to ćwicz. Nie wiedziałem, okay, że to wyścig. To zawsze jest wyścig. Dobra, coś tu mamy. Aiden! Rozmawiać z nią mamy. Dużo lepiej, Aiden. Chociaż nadal poddajesz się wiatrowi. A to ty masz go kontrolować. Okej. Okay. Przede wszystkim ona musi pierwsza skoczyć. Daj jej skoczyć. No. Odejdź od niej. Bo ostatnim razem, jak pierwszy skoczyłem, to była lipa. Co jest? No i to by było na tyle. Dobra. Aha. Okej. Okay. Dobra, możesz się teleportować do mnie, jakbyś chciała. Nie mogę. Nie przewidzieli tego. Jak tam leży na trawniczku. Oj, Joszelka, ty znowu piknik robisz na dachu. Nie przewidzieli tego, no. No. Dobra, nie wiem, gdzie cię teleportuje. No właśnie mnie nie teleportuje, bo ja leżę tu, nie? A, to czekaj, teleportuj graczy. Teleporting to host. Czyli twą zwłokę tutaj teleportuje do mnie, czy co? Nie wiem. Teraz się okaże. Chwila prawdy. Okej, okay, jesteś? Dobra, jesteś. Moja zwłoka! Teleportowałem Joszelkę, patrzcie. Chodź, Joszelka, no. O, rany. Okej, okay, stąd jest już całkiem blisko do podstacji. Dotrzyj tam i ją włącz. Jak to, sam? Jesteś dużym chłopcem. Ogarniesz to. Przy stacji metra jest kolejna. Ja się nią zajmę. Jeśli uda nam się chociaż z jedną, to z czasem włączymy wszystkie. Ale jak mam ją włączyć? To żadna filozofia, Aiden. Te systemy są stare. Musimy się upewnić, że bezpieczniki i kable działają.
Okej. Okay. Okay. Ogólnie ten odcinek będzie troszkę dłuższy, no ale myślę, że zrobimy go w... Coś ci się stało. No właśnie, tak widziałem, że coś się stało z paralotnią. Mi? Nie, jej. A, okay. Tutaj. No, ale myślę, że zrobimy w całości, żeby jak najszybciej odblokować tutaj pewne rzeczy. I zrobić to po prostu w całości od początku do końca. Okej, okay, ja już tutaj widzę, wchodzę sobie na mapę, żeby pokazać właśnie wielkość tej mapy. No, będzie ona dość duża. Będzie ona dość duża, więc no będzie co robić. Totalnie będzie co robić. Lecimy w takim razie... O, czekaj! Dobra. Ta paralotnia mogłaby latać szybciej? Możliwe, ale to raczej pytanie do rzecznika. Dlaczego mi nie wybiło do góry? O, rany, dobra. Nie rozumiem tego. Dobra. To ja sobie przejdę dookoła, bo tam w środku są zębiaczki. Aha, i mapa za nie może sobie skoczyć, no bo po co? Dobra, czekaj, teraz to było tutaj, nie? Dobra, pamiętaj, że musisz dupkę po prostu podnieść. Ale ja nie mogę teraz podnieść dupki, bo jestem na dole. Takie paralotnie były ulubionymi zabawkami nocnych biegaczy. Należysz do nich? Ja? Do nocnych biegaczy? To mi nic nie da. Chciałabym. Dobra, spokojnie, za chwilę będę mógł cię teleportować najprawdopodobniej. Prawdziwi bohaterowie. Jedyne, co mnie z nimi łączyło, to używki. Ale może kiedyś. Okej. Okay. Dobra, tu będzie ta walka, która była pokazywana na jednym z odcinków. Tam w przyszłym, tamtym roku. Chodź, teleportuj się do mnie tutaj. Już. O. Teraz wyjdą te łobuzy. Nie podobają mi się te drzwi. Zamontuję takie do mieszkania. Ty, widziałeś w tej okolicy renegatów? Nie. Widzicie szeregowy? Uspokójcie się i dajcie Aglotowi myśleć. A o czym tu myśleć? Wracajmy do bazy! A co ty w ogóle za jeden? Oferuję wam pomoc. Sprawdzę, co stało się z prądem. Wiecie coś na ten temat? To ścisła tajemnica wojskowa! Myślimy, jakby się tu dostać na górę. To może od razu przekażmy mu wszystko, wszystkie rozkazy! A co to za wielki sekret, a? Musimy zmusić ten złom do działania i tyle. Mój kolega bardzo uprościł sprawę, ale mniej więcej o to chodzi. Wszystkie znaki wskazują na to, że znów mamy elektryczność. Stoimy właśnie przy podstacji. Takie obiekty są w stanie doprowadzić prąd do różnych części miasta. Musimy przywrócić sprawność obecnym tu urządzeniom. Czyli mamy je włączyć. Niestety bez sprzętu wspinaczkowego nie jesteśmy w stanie się do nich dostać. Ale ma fajną przypinkę. No, taką kącie łapę, właśnie też zauważyłem. Mogę się tam wspiąć bez sprzętu. Zrobiłbyś to? Wyświadczyłbyś stróżom prawa ogromną przysługę. Pajace! Aha. Ciągniecie do tego światła jak ćmy! I równie szybko spłoniecie! Co on powiedział? Chyba coś o swojej matce i kozie. Especkie ciuby! Nie łudźcie się! Nawet nie powąchacie naszego prądu! Brać ich! Dobra, no to co? Ciśniemy, zgrzejemy ich szybciutko. Przesuń! Proszę! Gdzie oni są? Gdzie oni są? Leżeć! Dobra. Miał bransoletkę. Tak? Mhm. Czekaj, gdzie oni są? Tutaj są? Kto z kim mam porozmawiać teraz? Halo? Kto chce ze mną porozmawiać? Nie wiem. O, tu jest, dobra. Podłącz, a. Okej, rozmawiaj. Ej, kolego. Kto cię nauczył tak walczyć? Jestem Aiden. Ej, znacie ten dowcip? Co mówi kula do gościa, którego przyszyła? Przyleciałam? Znam cię na wylot? O, no, dobra. Znam cię na wylot. Tak!
Ale Nitaw, przecież pokroiłeś go maczetą. To broń biała, podczas kiedy kule należą do zupełnie innej... Dobrze, że jesteś cały. Nadal chcesz tam wejść, Aiden? Rzecz jasna, nie za darmo. No, odpowiednio cię wynagrodzimy. Nie ma co zwlekać. Jak będziesz potrzebował pomocy, odezwij się przez radio. Aglot zna się na elektronice. Miej tylko na uwadze, że stąd nie ocenię skali uszkodzenia aparatury. Aglot ma smykałkę do elektroniki. Okej, okay, no okay. I super. W takim razie wbijamy na sam szczyt szczytu! Ale dostaniemy od niego tą przypinkę, bo on jest złodziej, no chcę ją. Chcę tą przypinkę. Przypinkę chcę. Dobrze, dobrze. Kupisz mi przypinkę? Ja chcę przypinkę. Oczywiście. Będę mieć przypinkę. Czekaj. Tutaj, tędy teraz w dół chyba. I czekaj, gdzie my tu teraz musimy na to skoczyć? Co, jest tam coś? Okej, okay, musimy się odwrócić. Dobra. Pojemnik z inhibitorami. Dobra. Pojemnik z inhibitorami gdzieś jestem. Tu w pobliżu jest. Jak tam? Ktoś musiał się bardzo śpieszyć, kiedy to odłączał. Podejrzewam, że przerwano główny obwód. Znajdź przewód i podłącz źródło prądu do przekaźnika. Powinno zadziałać. Niech tu przeszedł. Stacja elektryczna, okej. Okay. Znajdź tam skrzyneczki, bla 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 bla. Dobrze. Okay. Niech przeszedł przez to. Wskoczyłem tam. Po prostu, tylko czekaj, chyba tutaj muszę zeskoczyć na dół. Czy ja to przeżyję? Przeżyłem, dobra. Aiden, zgłoś się. Dobra, przewód. Jestem na szczycie podstacji. Staram się włączyć zasilanie przekaźnika. No czekaj. Ja nie mogę tu przeskoczyć. Tutaj to nie było wcale takie łatwe. Jedynka. Na pewno dasz radę? Spotkałem grupkę SPK-ów. Nie byli w stanie sami tutaj się chyba wspierać. Dwójka. To ja nie mogę tu wejść. Kontaktowałeś. Żałuj, że ich nie poznałaś. Jeden lepszy od drugiego. Wiesz, że ta współpraca będzie kosztować? A tu jest jeszcze, dobra. SPC-y bywają w porządku. Za krótki kabel. Bez nich nie wiedziałbym, jak się do tego zabrać. Zresztą... Okay. Cyk. Oni są na dole, a ja tutaj. Ciężki wybór, co? Ja bym ich olała. No bo mają od tego własnych ludzi. Poza tym, co z wolnymi obywatelami? Ktoś musi stanąć po ich stronie. A jeśli nie my, to kto? Przemyślę to. Tylko nie ociągaj się zbyt długo. Z jedynką. Co? U mnie wszystko gotowe, a ty się tam opierdalasz. Przestań to mi to. Twoja rywalizacja. O. Dobra, czekaj, tu mamy jeszcze dwójkę. Dobra, musimy dwójkę podłączyć. Dwójkę podłączasz? Tak, dwójkę podłączam teraz. Dobra, i teraz musimy się jakoś tutaj... O, chyba tędy już widzę, dobra. Na przestrzał. Znalazłeś gdzieś pojemnik z inhibubami? Jeszcze nie. Okej. Okay. Dobra, dwójka do dwójki. Okej, okay, teraz jeszcze trzeba wziąć trójkę. Do trójki. Widziałeś gdzieś trójka tam na dole jedna trójka jest. Trójka jest na dole, tylko ja nie wiem, jak tu ją zrobić. Wiem, ale to trzeba mieć jeszcze jedną trójkę. Aha, już chyba wiem, gdzie będzie. Dobra, czekaj, uwaga, schodzę. Łapię. Dobra. O, jest zakład, że tu gdzieś jest. Nie wiem, nie widzę. Bo musimy znaleźć zieloną trójkę i podłączyć ją do... Tu jest zielona trójka. Tak myślałem właśnie. Że tam na dole. O, faktycznie jest na dole. Czy można tutaj coś rozwalić i faktycznie może... Nie? Dobra. Przeskoczysz tutaj z powrotem? Mhm. Nie wiem, czy kabla starczy. Starczy. Okej. Tu jest zielona? Tu jest. Nie. Tu jest, tutaj, tu, do tego. Tu. Dobra. Okej, okay, to jest ostatnie. Weź to. O nie! Jak ja to podłączyłam! Nie! Będzie w sterowni. Robi się. Okej. Okay. Dzięki twojej pomocy to miasto będzie bezpieczniejsze. Mówię to, żebyś wiedział, że jestem ci wdzięczny. I żebyś zrozumiał, że to ważna sprawa. Okej. Okay. Cię wciągnęło w chyba podłogę. Wypada podziękować. Oj tam. Nie.
Dobra, znowu musimy wybrać w takim razie tą podstację. Czyja będzie? Ja proponuję, żeby to były... Czekaj. Tak, ocaleńcy. Ja proponuję, żeby to byli ocaleńcy ponownie. Poduszki powietrzne, prąd w strefie, Dobra, bierzmy to. Okej. Okay. Szkoda, że nie można tego cofnąć. Czemu? No bo inhibitor jest teraz już... Znaczy, ja nie wiem, czy on... Wydaje mi się, że powinien jeszcze być, nie? No wszystkie łupy zniknęły. No pośpieszyłaś się. Ale jest, okej. Dopiero się wyświetliło, dopiero potem zniknęłam. Nie! Już biegam na inhibitor! Coś takiego! No. Nie udawaj zdziwionej. Tylko się z tobą drążę. Spotkajmy się w kantynie. Dobra, nowy dom. Zaczyna się dla nas piękny rozdział. Okej, czyli mamy już tu chyba odblokowane. Możemy sobie tu nocować. Proszę bardzo, światło w ciemności, achievement. Okej. Dobra, tak myślę, że tym symbolicznym akcentem, bardzo krótkim odcinkiem, mega króciutkim, kończymy. O, tu jest ktoś. Tu, widzę cię, przez dziurę cię widzę. No, dobra, ale także... Ale jesteś dopracowany. Także słuchajcie, dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejos! Pa, pa, do następnego!